Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper, witam was w FIFA 17 na moim kanale. Tak wiem, FIFA miała pojawić się wczoraj po unboxingu wieczorem, ale trochę zajęło mi ogarnianie tej FIFA, tego trybu gry, więc postanowiłem, że dziś pojawi się droga do sławy, a jeżeli będziecie chcieli i zostawicie pozytywną łapkę w górę, to jeszcze dziś pojawi się drugi odcinek drogi do sławy. Postaram się, żeby te odcinki były takie 20, max 30 minutowe. Ja zobaczę, jak mniej więcej to będzie wyglądać. No i cóż, zaczynamy. Odpalamy ten story mode. Dla tych, którzy nie wiedzą, gram na Xbox One z uwagi na to, że postanowiłem zakupić sobie tę konsolę, żeby móc kooperować z większą liczbą youtuberów, tak to mogę nazwać. Jak będę miał kiedyś jakąś prowadzić serię, to wtedy będę sobie na spokojnie mógł prowadzić nie tylko na PlayStation, ale też na Xbox One, tak więc to mi daje nowe możliwości. A jaki klub w Story Mode, w Drodze do Gwiazd chciałbym wybrać? Ja wybiorę sobie Liverpool, ponieważ to jest mój ulubiony klub w lidze angielskiej. Wszyscy wybierają gdzieś tam Manchester, gdzieś tam wybierają Manchester City, a ja po prostu chcę iść w ten klub, do którego mam tam jakieś serducho oddane, no i jest to Liverpool, moi drodzy. Także nie hejtujcie, nie piszcie w komentarzach, że coś tam Liverpool. Po prostu bierzemy Liverpool i tyle. Przydomek The Reds w swoim pierwszym sezonie w zawodowej piłce Liverpool wygrał drugą ligę, ani razu nie przegrywając. O kurczę, no widzicie, nawet tej ciekawostki za bardzo nie wiedziałem. Rozpoczynamy. Jak to wszystko się zacznie. Wielka Brytania, finał Pucharu Regionalnego U11, o kurcze. No takie autka, takie kanciaste, tu se Adibiza, ten czerwony chyba. Dokładnie nie wiem. Jest nasz mały Hunter. O kurcze, ale se jedzie. 5 gwiazdek sztuczek jak nic. What was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You serious, Harold? Ref! Ref! Where's the foul? I'm lucky, mate. Looks like Ben's now. Thanks, guys. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're gonna talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. All right. Penalties it is then. Ciekawe, czy będziemy ten karny strzelać, czy po prostu będziemy tylko oglądać, jak karne będą strzelane. No ja od razu mówię, ja karnych w FIFA strzelać nie umiem. Aczkolwiek nie spodziewałem się, że to tak zajebiście będzie wyglądać. No nie fajnie. Zaczynają się te karne. Ale jednak wyrównujemy. A, czyli chyba będziemy strzelać karnego. No to super. Ja się ustawię tak jakoś. Ale mały ten Alex, ale zajebiście. Fajnie to wygląda, powiem wam. No, jest! Brawo, Hunter! Brawo, Hunter! No pięknie, ledwie to wpadło. Ale dobra.
just a minute. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. He didn't even care that we'd won. Look, I'd better go, mate. Mama wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Garrett. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex. Champions! Penny for. Nie fajna sytuacja. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Yeah, I might bring you luck too. You sure, Granddad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Kurczę, świetne, świetne, naprawdę podoba mi się. Już zatrważające pytanie, czy w FIFA 18 będzie kolejny story mode i nie z Alexem Hunterem. It's time, Alex. Okopał ścianę. Mark Royce, Harry Kane. Pewnie też będzie Jurgen Klopp za chwilę. Ponieważ on jest trenerem, tak? A jak nie, no to trudno. Szkoda. No więc zaczynamy. W końcu. Pokój okopany, poobijany. Centrala, testy końcowe. Młodzi piłkarze walczą o ostatnią szansę znalezienia angaży w Premier League. Społeczność, powodzenia na testach. Mr. Alex Hunter. Będziemy ci cały czas kibicować. Garrett Walker, wszystko gotowe do testów. Już my im pokażemy. Z Alex Hunter nabuzowany. Hashtag, przepraszam, zapomniałem o tych hashtagach. Aż się zapomina. Oj, to jakiś SMS. Miałem telefon wyciszyć, przepraszam. Jedziemy. Ciekawe, czy będziemy grać z tym Hunterem. Narodowa Akademia Piłkarska. How many times, man? Shut up. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Coś Alexa będzie się zmieniało w zależności od wybieranych opcji dialogowych. W każdej rozmowie dostępne są 3 wypowiedzi. Porywcza, wyważona i spokojna. Osobowość Alexa wpływa na jego stosunki z innymi postaciami oraz na jego temperament na boisku. Spokojny, wyważony, porywczy. Myślę, że tak wyważony damy sobie.
Zapomnij o wszystkim. Nie trać koncentracji. Mamy to pod kontrolą. To będzie bardziej ważona. Scott, stay focused, Gus. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. No i tu i powtórz to pozer. Nie, myślę, że wolę umiejętności, tak mu powiem, tak na chłodno. I'll take skills over flashy murder any day, mate. Oh yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. Kochani, z uwagi na to, że tak tutaj cały czas akcja się dzieje, ja staram się nie odzywać, żeby wam nie przeszkadzać po prostu, żebyście się tym starali na tym skoncentrować, a nie na moich słowach. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie, żebym mówił czy i komentował, czy po prostu, żebyście mieli coś z tego wiedzieli, tak? So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. Now these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Hi, my name is Arbon and you again. Tylko potrafi gadać. Let's see how confident he is when I get him one-on-one on the pitch. No na chłodno to rozwiążemy. Zaraz mu pokażemy jakiś ball roll, berba spino, ile Alex Hunter ma tyle. Ma tyle właśnie. Hunter. Gwiazdek. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Lewe skrzydło, atak czy środkowa pomoc? Tylko tutaj mamy tak, tempo podania i dribbling. Strzelanie podania, dribbling. Strzelanie, tempo i dribbling. I tu mamy podanie. Nie no, w sumie wiecie co, no ja bym sobie wybrał na ataku. W sumie gram, chciałbym, żeby on grał jako napastnik. Dawaj, napastnik. Oh, following in granddad's footsteps, eh? All right, lad. Go do him proud. Ciekawe, jakbym wybrał inną odpowiedź, też bym powiedział, że idę w ślady dziadka, no. Albo pewnie w ojca. Zobaczymy dalej. To jakieś wybieranie, jak na gierce, tak? Treningowej, zarąbiście. Right, first up, finisz w pierwszej dziesiątce. A quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11 for the top players. All right, lads, go do yourselves proud. Dalej. I co teraz mamy do zrobienia? Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że to tak fajnie będzie wyglądać ogółem. Gdybym miał EA Access, pewnie wcześniej zobaczylibyście już odcinek z drogi do sławy, ale mam nadzieję, że teraz wam to jakoś nagrodzę, jakąś większą ilością materiałów.
drużyna 1, drużyna 2. Powiem wam, tak mi przypomina teraz Pro Evolution Soccer Become a Legend. Kto grał w Pro Evo kiedyś i grał w tryb Become a Legend, tak właśnie zaczynały się pierwsze Pro Evolution Soccer 9, 10, bodajże 11. I w 12 czy w 13 już tego nie było. Nie było tej gierki treningowej, gdzie wybierano potem zespół dla naszego zawodnika. A więc zaczynamy. O Jezu. No fajnie, Walker. No, widzę, masz naprawdę, chłopie, pomysł na grę. Wow! Już widzę, kurczę, profesjonaliści tu próbują nas atakować, ale my... Ej, Hunterem jestem tutaj, tak? Aha. Czyli ja... Aha, czyli ja sobie... A, to ja gram sobie wszystkimi i tylko ten. Dobra, dobra, rozumiem teraz. Myślałem, że gram tylko Hunterem, bo tak w demku było, że można sobie było wybrać Hunterem czy to. I ja wtedy wyszedłem na aut tym gościem, tak. Teraz to sobie zaczaiłem, bo myślałem, że tylko i wyłącznie gram Hunterem, tak jak było właśnie w Pro Evolution Soccer Become a Legend. Graliśmy tylko i wyłącznie jednym zawodnikiem. A, Hunter tu widzę. Da się tu zatrzymać i sprawdzić nasz zespół? 10 minut na boisku, bramki, asysty. Aha, nie możemy sprawdzić naszego zespołu, rozumiem. Możemy tylko patrzeć na Huntera, na rozwój Huntera, okej. Okay. Lecimy dalej. No, tutaj profesjonaliści nas atakują, czyli drużyna 2. Moje mizerne doświadczenie z let's playami. Nie wiem, czy przełoży się na tę grę, na ten story mode, ale mam nadzieję, że w miarę fajnie będzie się wam to podobać. A tymczasem profesjonaliści Aleksander tutaj broni, profesjonaliści atakowali. Ojoj, teraz naprawdę robimy taką kaszanę, taką straszliwą tutaj. I ciekawe, czy ten story mode ma jakikolwiek... Wow! Ma jakikolwiek poziom, czy ma tylko jeden poziom? Czy to po prostu jest zmienne, czy możemy sobie sami zmienić, ale wydaje mi się, że to ma jeden poziom i to w sumie było super. Byłby jakiś taki wypośrodkowany poziom, żeby dało się normalnie, fajnie w to pograć, a nie, że ktoś by grał na lowie, na jakimś słabszym poziomie i sobie przecisnął całą karierę. A, wygrałem, Hunter zdobył wszystko, co możliwe i a tam. Nie wiem, tutaj jednak byłoby fajnie, gdyby trzeba było się potrudzić. I jednak z tym rozwojem zawodnika byłoby nam łatwiej strzelać te bramki i zdobywać te różne asysty. Dobre podanie Huntera. Sprawdzimy, czy ma 4 gwiazdki sztuczek. Nie ma. Hunter. Alex Hunter. Zobaczymy, czy ja potrafię coś tutaj takiego wyczarować, żeby Hunter mógł strzelić bramkę. Oj nie. Ale jest faul i możemy sobie wybrać Huntera jako wykonawcę. Nie, nie da się. Da się Huntera wybrać jako wykonawcę, więc Alex podejdzie i spróbuje to uderzyć. Ej, to nie FIFA 16, nie, nie. FIFA 16 zapewne by mi to wyszło, ale FIFA 17 no nie. Lecimy w drugą stronę. Drużyna 2 próbuje nas zaatakować. Czyli ci bardziej profesjonalni piłkarze, którzy dostali już ten kontrakt. Jak przed chwilą śmiał się z Huntera pewien zawodnik, ale... Alex, dobrze. Dobre podanie, ale niestety tego nie wykorzystał zawodnik, który właśnie tę piłkę dostał. Nawet za bardzo ich z nazwisk nie kojarzę, a nie patrzę tutaj po dole, z uwagi na to, żeby nie tracić koncentracji, żeby nie stracić tu gdzieś bramki, bo wiadomo, ci zawodnicy są dużo od nas lepsi. A może no znowu z drugiej strony też nie tak dużo, bo skoro dostali te kontrakty i trenują, dopiero jak gdzieś tam zaczynają, może tak po roku, to już no minimalnie są lepsi. Zdaje się, jakbyśmy postawili trzygwiazdkowy zespół przeciwko dwójpółgwiazdkowemu. Ale mogę się mylić. Możemy tylko słuchać domysły, jakby to w gwiazdkach się prezentowało. Niemniej jednak obstawiam, że nasz zespół dostałby z jakieś półtorej, nie no, może dwie. A może jedną albo pół gwiazdki, nie wiem. Można tylko słuchać domysły, tak jak mówię, lecimy. Murosz. Mordasz, czy jak to się czyta? Murosz. Gdzie jest Hunter? Czemu on się wraca do środka? Ja nie wiem. Czy on czeka na piłkę? Nie wiem. Ale nie podoba mi się to, że Hunter tak troszeczkę wracał do tego tyłu. W sumie to napastnik. On nie gra na środkowym napastniku, żeby się cofał po piłkę.
tylko gra na szpicy. O, już koniec pierwszej połowy. O jacie, jak to szybko zleciało. Czyli 4 minuty połowa tutaj trwa. Prawie jak w demku. Dopiero się rozgrzewam, daję ci wszystko, masz rację. Yeah, you're right, man. Gotta get my head in the game. It's the spirit, brother. Nie no, wszystko jest dobrze grane, tylko... Hunter, pozycja trzecia z 30. I tak w sumie dobrze. Nikt nie powiedział, że musi od razu być pierwsza z 30. Fajnie tam biegał po tym ataku. Aczkolwiek nie podobało mi się, tak jak mówię, to, że zostawał gdzieś z tyłu. Dobra, strzały z daleka. Posłuchaj piłkę w niezasłonięte części bramki. Im dłużej przytrzymasz naciśnięty przycisk, tym wyżej poleci piłka, więc punktów dostaniesz za więcej punktów dostaniesz za umieszczenie piłki blisko słupka i trafienie celów. No to akurat gierki treningowe to nie moja jest specjalność, aczkolwiek czasami sobie lubiłem tak potrenować. Ciul! Poprzeczka, patrzcie! Jakiś kurde crossbar challenge. Dobre. Ciul! Ładuj, Hunter, ile wlezie. Pyk, aż zmiótł. Z powierzchni ziemi, Hunter! Oj, zaś. Teraz słupek. I ciul! Paciuloku! O, teraz to było dramat. Cyk! Pięknie, ależ to było dobre. Jeszcze raz, Alex, pięknie. Opowiem wam, zarąbiste tutaj te testy są. Cyk. No kurczę. Oj. Jeszcze raz sobie powtórzymy, bo tutaj niestety, ale czuję się tak strasznie, strasznie słabo. Że nie poszło mi tak jak chciałem. O, 1000. Ciul, pięknie. Cyk, no nie, no znowu te słupki, poprzeczki. O Jezu, Alex. Ciul, pięknie, teraz to wychacharzył. Dobrze. Cyk. Patrzcie, epic crossbar challenge. Pięknie. Surprise, surprise, motherfucker. King is back, king is back. Patrzcie, co się dzieje. Oj, Alex Hunter na pierwszym miejscu. I to mi się podoba. To jest to, że mamy 3 szanse na powtórzenie. Więc udało się. Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Mhm, jasne. Rozwiązanie zdolności, załowaj milczenie. Może załowaj milczenie. I know, you can only wish you were this handsome. Ja pierdzielę, ale cynik. Egoista i egocentryk. I po prostu frajer. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy na kolejce? Tor dryblingu. No to może być ciekawe. Pokonaj cały tor przeszkód, ścigając się z rywalami. Na zakończenie ćwiczenia mini linię mety i uderz na bramkę. Dobra. Dawaj. Dawaj, Hunter, dawaj. No panie sędzio, gdzie on stał? Dobra. Od razu powtarzam, bo to było żałosne. Żenujące. No, nie wbiegam w te linie i od razu takie coś. To ja muszę po tych liniach biegać. Jak wyskoczy mi liczba punktów, to wtedy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Ja pierniczę, no.
Dawaj, 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 Hunter. Ależ lama ze mnie. Aha, jeszcze mi wziął piłkę i uderzył na bramkę. Ja pierdziele. Ale wiocha, jestem 13. Jeszcze raz. Nie no, na torze dryblingu to jestem strasznie słaby. Dawaj, 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 Hunter. Aczkolwiek może teraz. Może teraz, Alex. Alex, dawaj, Hunter. Dobrze, Alex. Ciś. Bo to tylko dziś. Dawaj. Zdążę czy nie zdążę? Przed tym paciulokiem. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Pięknie, pięknie. Rura, mięknie. Udało się. No ale będziemy mieli słabe miejsce. No 11, no już nie mogę powtórzyć, więc jedziemy dalej. Okej, okay, a więc jeszcze podania prostopadłe i zostały jeszcze dwie rzeczy. Tutaj podania prostopadłe do kolegów z drużyny między bramkami. Okej, okay, dobra. Ciężko mi się w ogóle przestawić na te guziki tutaj. Uwierzcie mi, jest tak naprawdę ciężko. Co on spalił? Cyk, patrzcie co się dzieje. I pruj, Jezu, poprzeczka. Cyk. Okej. Łyk. Ależ teraz dał piłę Hunter. O, to było piękne. To było fenomenalne. Ajajaj. Będę sobie to musiał powtórzyć. Ale powiem wam, że bardzo, bardzo fajne to tutaj jest. Już prawie. Jedna próba, no musiał, nie wiem jakbym to musiał zrobić, ależ teraz piękne podanie, Hunter! Ścinaj pie... O Jezu, ale to zmaścił. Dobra, powtarzamy. Jeszcze raz. Cyk. Ależ fenomenalnie, Hunter! No tutaj wypatrzył teraz kolegę z drużyny. A pieprzony supeczek jakiś tutaj. Nie wiem, nawet supeczek nie jest, to jest jakiś taki... Nie wiem... Drewniany jakiś pachoł? Finezyjka. Musi. Pięknie od supeczka. Dodatkowe punkty. Dawaj. Pyk. Podcinką. Pięknie wejdzie. Dodatkowe punkty. No i jest pierwsze. Nie, no myślę, że pierwsze miejsce. Dobra, ostatni raz to powtarzamy. Ja się tak bawię z tymi podcinkami, a to pewnie chyba chodzi o, też o czas, w jakim to robię. I dokładność podań przede wszystkim. Ja piernie. Nie wyszło mi. Teraz wyszło... Ciach! Pięknie. Dawaj. Łyk jak do Suareza. I myk. Ale lupeta piękna. Cyk, zdąży, 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 zdąży i lupeta na bramkę. Pięknie. No nie, teraz to słabo w ogóle, 11. Okej, okay, ostatni raz powtarzamy, mamy ostatnią szansę, więc damy sobie z siebie wszystko, żeby sobie to powtórzyć i żeby jak najwyższe miejsce zdobyć, bo to pewnie też tam jakieś znaczenie ma w tych testach. Pięknie. Postaram się nie zmaścić ani razu. Dobre, dobre! Dobrze, że na pustą bramkę, bo z bramkarzem pewnie bym nie trafił. Cyk! No dawaj, 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 wyprzedzisz go, musisz! O nie, no panie obrońca, coś pan zrobił, znaczy panie napastnik, coś pan zrobił. Obrońca tutaj po prostu cię wyczyścił jak... Wyleczył jak lekarz. No trudno, zajmiemy to 11 miejsce, okej, może być.
Atak, 2 na 1. No to będzie akurat ciekawe. Współpraca z kolegą. Aby strzelić rywalowi bramkę, postaraj się nie pozwolić obrońcom przejąć piłki. Mhm. Aha, no to coś takiego, dobra. Pyk, no i proste. Coś takiego. Aj, nie, jakieś ujemne punkty. Aha, myślałem, że... Dobra, myślałem, że to będą ujemne punkty, a tu... Dobrze, że nie ma. Co on to zrobił? Czemu on z tą piłką nie ruszał do przodu? Ale mi to idzie, normalnie... Drewek z Polska, S.A. Hunter, Hunter, pięknie. Tak to miałem wykańczać. Hunter, wow, kalupeta. Hunter, wow. No i to było piękne. Hunter! Aj! No nie. Jezu! Jeszcze wpadnie! Patrzcie, dwie poprzeczki, ale to było dobre. Jeszcze raz, to było świetne. Hunter! Ła, 200 punktów, to nie. To się nie mogło podobać. Ale lepiej niż je zdobyć w ogóle. Pięknie tutaj. Walker! Tak? On się nazywa Walker. Chyba? Więc dobrze powiedziałem. Oj! Ależ tu się bramkarz poskładał. Hunter, ło, lewa noga, to nie. To nie mogło się udać. Hunter. Jeszcze dobi to Walker. Aj, nie udało się. Jest Hunter, czy pójdzie na Sweaty? I nie ma Sweaty. Hunter, poprzeczka. Dobija Walker, to się musiało tak skończyć. Hunter. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Lupeta i mamy fulla, ale jesteśmy na 10 miejscu. Dobra, lecimy dalej. Zostaje nam ostatnia konkurencja. A ostatnią konkurencją jest... Troszeczkę się to ładuje. 11-11. Mhm. Good luck to you, lads. Czy jesteśmy na 10 miejscu Hunterem, tak? Albo nie, albo gramy na 10, coś takiego. Today, lad. But I can't help but think you got more to offer. Mam taką nadzieję. When it comes to youth talent, I usually am. Just focus on the 11-a-side game. Go out there and play your game. Aha, teraz musimy pokazać, co potrafimy. Gorzej, bo ja w tę FIFA grać nie umiem. A tu mam grać 11-11. Ale nie, naprawdę, bardzo podoba mi się ten, bardzo przyjemna gra, bardzo przyjemny jest ten story mode. Nie mogę już się doczekać, kiedy zacznę grać w Liverpoolu. I znowu, test końcowy, rozpoczynamy. Będziemy musieli sobie tutaj... Będziemy sobie tutaj musieli w końcu ten mecz wygrać. Trzeba strzelić im bramkę i niech wiedzą, z kim zadarli. Hunter, dawaj, dawaj, Hunter. No kurczę, musisz, musisz, chłopie. To nie może tak być, że ty do tego nie dochodzisz, człowieku. A, tu piłka już taka... Fajnie posłana, bym powiedział. Ale nie możemy się skupiać na grze rywali. My musimy tutaj coś zrobić, więc piłka do Huntera. Hunter! Hunter, dobrze. Poszukamy gdzieś tu podania. Niech koledzy się też zabawią. Uj, złe podanie, a to zmniejsza nasz rating. Co mi się bardzo nie podoba. Ej, czemu nie wziąłeś tej piłki, jak on leżał? To może być 1-0. To będzie 1-0, nie? Udało się. Profesjonaliści i nie strzelają bramek, no. Ale tak się zdarza. Walker do Huntera, Hunter. Hunter rozpędza się lewą stroną boiska. Ja sobie nie wziąłem skrzydłowego, nie? No co jest, Alex? 16 minuta, ty już dwa razy popełniłeś babola.
Nie wiem, kurczę, może ten grana na ataku była troszeczkę taka, no nie. Nie przemyślana. Może jednak gdzieś na skrzydle by się lepiej grało, aczkolwiek tutaj na skrzydle trzeba by było zapierdzielać. I to już nie byłoby. Sam wiem z doświadczenia, ponieważ teraz gram na boku pomocy, no i tam niestety się zapierdziela. A i też kiedyś wcześniej grałem na skrzydle, jak grałem w juniorach, to też wtedy trzeba było biegać te i nazad, tylko to mi się akurat wtedy nie podobało z uwagi na to, że przyzwyczajony byłem do ataku, gdzie się stoi i praktycznie nic nie robi, tylko raz na czas się przebiegniesz. A teraz jak mnie stawiają do ataku, to gra się mi tam tak nieziemsko źle, że to się w pale nie mieści. Oj, tu powinna być bramka, a nasi profesjonaliści tego po prostu nie wykorzystali. Zmarnowali to jak babcia pączka. Tfu, zepsuli to jak babcia pączka i oponkę. Pięknie, Hunter. No przejmij tę piłkę, człowieku. Wyjdź do niej, wyjdź do tego podania. Ty masz być zbawcą Liverpoolu, człowieku. Muszę z niego zrobić zbawcę Liverpoolu i to nie ma. Liverpool musi wygrać Mistrzostwo Anglii. Nie no, żartuję, ale bardzo bym chciał. Aczkolwiek w tym roku Manchester City no dominuje w tej lidze angielskiej. I Manchesterowi United było im w ogóle ciężko zagrać z City, ciężko się im grało. A co dopiero, kurczę, Liverpoolowi. Aczkolwiek Liverpool, no powiem wam, teraz gra naprawdę świetną piłkę. Nie wiem, czy to Jurgen Klopp robi taką robotę, ale chyba tak. Jurgen ma naprawdę dobry wpływ na tych piłkarzy. Piękna piłka, czy dojdzie do niej Hunter? Nie. Turnblad. Williams. Dlatego to tu trzeba troszeczkę... To jest chyba ten, co dokuczał Hunterowi. Wyśmiewając się z niego, więc trzeba go troszeczkę tutaj bardziej przejechać po kostkach. Niech wie, że się z chłopakami nie zaczyna. Z początkującymi, z gościami, co chcą coś osiągnąć, tak? Pyk, pyk, dobrze. Piękna klepka, dobre podanie. To gdzieś wpłynie na naszą ocenę, mam nadzieję. Koniec pierwszej połowy, czy koniec meczu? Hunter skończył na 10 pozycji, no kurczę. Plus zachęci. No nie fajnie, szkoda. Finisz w pierwszej dziesiątce. Wybierz jak chcesz grać, zdecyduj czy chcesz grać całym zespołem, czy też wolisz sterować tylko Hunterem. Ten wybór możesz zmienić w szatni przed każdym meczem. Wolałbym tylko Hunterem grać, bo w sumie lepiej by się grało jednym zawodnikiem. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even looked like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Williams. Boy, he's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. Yeah, I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Da się to jakoś zatrzymać? O! Moi drodzy, nie wiem, zostawię jeszcze tą cutscenkę i po tej cutscence się pożegnamy, ponieważ odcinek już trwa prawie 40 minut. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure the exit trials got on top of him. They played well today.
Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been traveling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut his short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours, I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Right. All right. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Moi drodzy, powoli będziemy się żegnać. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie o tym, żeby stawić łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować kanał. Piszcie w komentarzu, czy podoba się wam taki odcinek i czy chcecie krótsze odcinki, czy może dłuższe z drogi do sławy. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!